potężne imperium komunistycznych Stanów Zjednoczonych podbiło całą Galię. Całą Galię? Nie! Broni się jeszcze jedna meksykańska wioska, stawia opór za pomocą grubego osiłka i tego małego, są dwie dywizje, oni jeszcze bronią meksykańskiej kolonii w Galii przed imperium komunistycznych Stanów Zjednoczonych. I tym pozytywnym akcentem zaczniemy ten odcinek, ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Króliczka, to jest Herzog, RN4, wojna totalna na wschodzie, wlewamy się, Boże, normalnie bliskich jak Napoleon i Adolf razem wzięci, wlaliśmy się w tą Moskwę i razem jak Adolf i Napoleon ugrzęźliśmy w tej Moskwie, bo ogrom Rosji i naciapanie tych dywizji nas po prostu zabiło. Ja w międzyczasie, między odcinkami troszeczkę poszeregowałem linię frontów. W sensie podzieliłem. Przede wszystkim zabrałem dywizję od Wielkiej Brytanii, bo to jest setka dywizji. Czajcie, oni mają setkę dywizji, które stoi na Wielkiej Brytanii. Zabrałem dywizję od Czechów. Czesi uzupełnią front w Niemczech, natomiast Wielka Brytania poleci bić się z ruskimi. Nie po to podbijałem tą przeklętą wyspę, żeby teraz z tego nie korzystać. No i troszeczkę poszeregowałem linię frontu. W ogóle zauważyłem, że się kociołek zrobił, co jest interesujące. Nawet nie wiedziałem, że tu mamy kociołek, bo tu był wcześniej nasz kociołek. W sensie tu trochę dywizji potraciliśmy, ale jest dobrze chyba, nie? Chyba jest dobrze, chyba to się jakoś trzyma. Tutaj tymi dywizjami spróbujemy jak najszybciej spisować. Halo, tu panowie. Tu w ogóle też jest kociołek. Te dywizje same robią kociołki, co mnie bardzo cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Mogłem zabrać dywizję od Austro-Węgrów, ale oni akurat jakoś mądrze to grają, to walczą, więc jest w miarę sensownie. Daj mnie te 17-18 dywizji, bo wy tu panowie macie zadanie puszować to. Także proszę zatrzymać. I otrzymujemy rozgrywkę i lecimy, bo to totalny krieg, wojna totalna, na wszystkich frontach walczymy. No może faktycznie troszeczkę za głęboko ich puściłem. O, sumy. Może nie są smaczne, może to śmieciowe ryby, jak karpie, łosie to nie ryby. Wichery, łososie są już lepsze, mogą być łososie. Chociaż i tak śledziki forever. Jakieś śmietanie z marchewką i groszkiem, o Jezus, do tego pieczone ziemniaki, o Jezus! Dobra, nieważne. Na jedną husarię, bo tu bandyty się szerzą. Ty wyjedziesz tu, wyjedziecie na Sewastopol. W sumie wiecie co chciałem zrobić? Chciałem zrobić pewną rzecz, mianowicie chciałem wrzucić sobie zakłady Starachowice, zakład artylerii i stali. Tam troszeczkę zmniejszy koszty produkcji panców i artylerii, bo trochę nam na minus weszło, Zaczęliśmy spamić piechotą do rekrutacji i troszeczkę w tyle zostaliśmy. Nasze dywizje coraz głębiej zapuszają się w stepy rosyjskie i coraz gorzej to wygląda, bo ogrom Rosji nas pochłania. Dosłownie nas pochłania, mamy za mało dywizji. Sprzęt nam nie staje. Także jak widzicie, no wesoło nie jest. Infrastruktura też powoli siada. No jest troszeczkę problematycznie, ale jesteśmy tak blisko kapitulacji tego przeklętego bydlackiego Związku Radzieckiego, który od wieków gnębi tą naszą kochaną, wielką, przepotężną Rzeczpospolitą, że nie cofnę się, zmiażdżymy ich do końca. Halo, proszę tu resztki Bułgarii ścisnąć, tu Włochy są puszowane. Czemu wy nie wchodzicie w głąb tych Niemiec? Halo, proszę wyzwać, bo tu Maria Luisa, tak, dobrze pamiętam, Maria Luisa tu jest więziona przez tych komunistycznych bataszków, żeby jej krzywdy nie zrobili. Upadek Sewastopolu. Po zajęciu całego Krymu i głównego miasta portowego Sewastopol, ludność krymska dziękowała Polakom za wyzwolenie. Liczne represje, które spadły na mieszkańców Krymu, spowodowały znaczny spadek ludności na tym terenie. Polski rząd wystosował utworzenie polskiego państwa krymskiego po wojnie, co woła nie lada lawinę spekulacji i oburzenia. Czy Ukraina i Białoruś otrzymają podobną deklarację? Jedno jest pewne. Polacy kontrolują już większość terenów nad Morzem Czarnym. Rostów został zablokowany. Ej, to jest pisowanie Rosji z eventu? Bo ja tu widziałem, że tu jakieś są takie dziwne kory. Na przykład, gdzieś ja to widziałem. Hanat Krymski. Są jakieś takie... Gdzieś jeszcze widziałem. O nie, nasza Syberia! O kurde, Rokosowski! O fakt, trzeba ich ratować, towarzysze, trzeba się śpieszyć. O shit. Dawaj to. O Jezus, ten nasz wężyk miłości. jak Niemcy pod Stalingradem, byle zająć jak najwięcej terenu. O kurwa, to nie będzie dobre. Panowie, przebijacie się, a wy musicie zlikwidować te Zaporoża tutaj. Komunistyczny Związek dołączał do Ligi Front. Co? Czy oni mają sojusz z Chińczykami? Ma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. O kurwa, takich rzeczy to jeszcze nie widziałem. Granie bez celów historycznych, pozdrawiam. Halo, bo tu bandyty chcą się wydostać i nie pozwolę na to. Rozbudowa sił pancernych, peryskop odwracalny, KSUST, rozbudowa siły pancernych, ok, spoko. W sumie tu już mamy większość drzewka zrobionego, jakby nie patrzeć. Znaczy tą potrzebną część, zakłady może być Ursus, cokolwiek. Cokolwiek może być Ursus, rób jak masz robić. Można by w sumie ich przeciąć, Wolna Republika, Kanada, ok, Sinciangi, Ciangi. Halo, tu proszę się przebijać. Czy ci Brytole płyną? Płyną, ale nie śpieszy im się zbytnie. Tu nasze dywizje... O nie, no i odcięli ich. Halo, wiedziałem, że tak się skończy. Proszę to poszerzyć, nie iść już głębiej. Ja już nie chcę iść głębiej, ja chcę... O rany, więcej dywizji potrzeba. Więcej dywizji. Panowie, wierzę w was. Macie likwidować ten kociołek. Halo, no wiem, że... O, no i po kociołku, ale tu wiadomo, dywizje nasze pancerne. W ogóle wszystko się rozlało, wszystko się ulało. Proszę to po prostu puszować. No Rostów, tu są punkty do zwycięstwa. Proszę to przebijać. Jak Armia Czerwona, no tu jakoś jest to bardziej skondensowane na północy i to jakoś leci przebijanie. Lećcie do Archangielska. W sumie wy wszyscy puszujcie jakoś tak razem, bo wam się nie śpieszy z tym puszowaniem. Dobra, lecą Brytyjczycy, żeby ogarnąć linię frontu. Frankfurt został wyzwolony. Dobra, Maria Luisa powróciła. Hello my lady, dobra, ona już jest, czyli wszystko jest dobrze. No nie. Halo, więcej dywizji, więcej dywizji. Tu niestety kociołek się odlikwidował. Ale to nie jest problem, bo znowu z tego zrobimy kociołek. Wy musicie się połączyć z tą naszą kolonią wenecką. Tu możesz Trieste wyzwolić, dawaj do Lubliany. Jak ta niebieska armia puszuje? Puszuje. O właśnie, wy zakończycie ten kociołek, daj tą armię. Wy pomożecie niebieskiej armii puszować. Jugosławię, bo Jugosławię też trzeba spisować. Okej, go. Ataken, to pomoże. Tu, o kurwa, te kociołki się mnożą. Z jednego się zrobiły trzy. Ale to dobrze. Halo, kurde. Tu lecicie, tu na Tbilisi, tu raczej już nic nie będzie. Tu Baku trzeba zająć, bo w Baku jest te ropy. Upadek Rostowa, świetnie. O, i widzicie, i się przebijamy się. Dobra, i teraz wiecie co zrobicie? Polecicie tędy, ich odetniecie. Czy wy ich wyciągnęliście? Tak, wyciągnęliście te nasze dywizje. No, największą obroną Rosji jest jej ogrom i to się zgadza. Związek okej, tu widz co? To niezły moment. Wielkie zwycięstwo dla Związku Radzieckiego. Zaanektowali. O, tu jest kociołek. Stalino zdobyliśmy pięknie. Ciekawe, czy to dzisiaj też się nażywa jako Stalino. Co to dzisiaj jest? Może zajęco to jest dzisiaj, co? Ha. Żajcie taki żarcie. Kiedyś Stalino, dziś zajęco. Ha. O, połączony znowu kocioł. O Jezus, same kociołki. Pięknie. Proszę likwidować ten kociołek. Potrzebuję tych dywizji. W sumie też możecie to likwidować. Totalny rozpierdziel. Wojna światowa na pełności. Mówicie, że brzydkie granice zrobiłem, ale zrobiłem piękne granice. Piękne granice, które pozwoliły nam stworzyć bardzo klimatyczną wojnę. Pełną chaosu i zniszczenia, pełną śmierci i radości. Dawaj Krasnodar, tu wszystko, to wszystko, co ma jakiekolwiek punkciki, należy do nas. Wszystko naprzód, panowie. W ogóle macie jeszcze jakąś linię ofensywy? Nie macie, więc ja wam rozrysuję nową linię ofensywy, towarzysze. Dokładnie, nowa linia ofensywy za Ural, panowie, go! Może nie agresywnie, bo trochę manpower nam spada, ale to nic. Gdzie jest problem z zaopatrzeniem? A, bo tu weszliście i tu kociołek zrobiliście. Brawo, panowie, dumny z was jestem. Ale takie kociołki to trzeba likwidować. Dawaj na Pietroprezowozosk, okej. Ile wy tam macie do kapitulacji, kochane Związki Radzieckie? Front Ludowy to jest nie to. No 22%, niestety jest duże. Protektor... O nie! Nie! Oj no... Nasze Syberie skapitulowały. Boże, ile tu jest dywizji? Czy wy nie macie lepszych rzeczy do roboty? Tu trzeba likwidować. Dawaj te Frankfurty. Dawaj tędy na kolonie. Ty go przykąsaj. Ty wyjedź na kolonie Essen. O, coś ten deseń. O, cyk. Można? Można. Jugosławia skapitulowała. Wspaniałe wieści. Tu jeszcze zostały troszeczkę okrążonych dywizji Związku Radzieckiego. Tu coś się broni. Pięknie. Teraz jeszcze Austria i mamy... A, jeszcze Włochy. No, Włochy i Austria mamy zakończony temat. Czy dywizje angielskie docierają na front? Tak, dywizje angielskie docierają na front, co powinno troszeczkę pomóc. Jak one dotrą, to postaramy się nieco ustabilizować tą sytuację. Bo jest totalny chaos i niedowierzanie. Dawaj na Murmańsk. Dawaj na Murmańsk tę stronę. Czy ja tu straciłem dwie dywizje? Powinno być 24 dywizje, są 22. Gdzieś tu straciliśmy, gdzieś pod Stalingradem padły dwie dywizje polskie. Co mi się bardzo nie podoba. Ale nic na to nie poradzimy. Puszujcie tutaj dalej w te Kirgistany, Turkmenistany. Panie de Gaulle, Pan niech natomiast puszuje, nie wiem, gdzieś tam bardziej w tę stronę, bo tam że zaopatrzenia brakuje. O, coś takiego pan sobie puszy. I na agresji wchodzicie, na agresji. O, widzicie, tu nic nie ma. Tutaj dywizje sobie chodzą. Wielkie Królestwo Bawarii kapituluje. What? To mroczne czasy. Upadek Krasnodaru. Polska ekspansja w kierunku Kaukazu ma się w najlepsze. Polskie oddziały są jak burza, nie do zatrzymania przez Armię Czerwoną. Polski rząd wystosował kolejną deklarację, że utworzy państwo kubańskie na terenach Górnego Kaukazu i regionę. To musi być chyba konferencja z eventu, bo tego jest za dużo. Weź pozajmuj to sobie. I tu lecisz. Daj jedną Unii Wileńskie. Dawaj na Groźny. Tu cyk. Tu cyk, 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 cyk. Gdzieś tu biegaj sobie. O. A, tu się nawet dywizja rosyjska znalazła. Ciekawe, 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 interesujące. Co tu się dzieje? Co tu jest za burdel i kto tego szefem jest? No, ja sobie poświęciłem te 5 minut przed odcinkiem. No i Bołkut się rozchorował. Przed odcinkiem, żeby poukładać te dywizje. I ty znowu się jakiś burdel otworzył. To mi się bardzo nie podoba. Proszę, tu jest 10 dywizji. O. Pięknie, pięknie, pięknie. To mi się bardzo podoba, że Związek Radziecki postanowił bronić wszystkich swoich papetów. Ja na przykład Afrykę całkowicie olałem. Widzę, że tu Chińczyki bronią naszej Afryki. Co jest godne podziwu. Dobra, trzon pancerne znowu leci. Patrzcie, tylko ustabilizowałem linię frontu, w sensie ten już jak pięknie się wbijają. No, powiedziałbym, że jest w miarę sensownie, w miarę dobrze. A wy czemu dalej nie lecicie? Proszę tu dalej puszować. Armia polska zdobyła Baku. Doskonale. Nikt nie zatrzyma polskiej machiny wojennej. Doskonale. Nikt nas nie zatrzyma. Jesteśmy unstodoble. Odcięliśmy ruskich od ropy. Jakbykolwiek... O kurwa, oni nas odcięli od zaopatrzenia. Ich rosyjskie dywizje przybyły. Ale to dobrze, 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 dobrze. Dajcie tędy. Halo? O, coś ten deseń. Brytyjczycy przybili, ale nie mieszczą się na linię frontu, czyli typowi Brytyjczycy. Ej, pomożemy wam, fajnie, że nas zaprosiliście. O, jak przykro, nie możemy się zmieścić na linię frontu. Jak mi przykro, jak mi przykro. Rany, tu jeszcze mają tyle punktów zwycięstwa. O Jezus, ta wojna będzie długa. To będzie długa wojna, którą w tym odcinku planujemy zakończyć. Tak będzie, proszę to zlikwidować, proszę to zlikwidować. Tu cała armia pancerna z tyłu stoi. Dawaj Astrachanie, naprzód towarzysze. Przebij się tędy. Od tej strony. Dobra, Astrachań padł i został odbity. Upadek Astrachania. Po zajęciu miasta przez Armię Polską i wypchnięciu Armii Czerwonej za rzekę Buzan i Wołgę Związek Sowiecki tracił kontrolę nad Kaukazem i złożami ropy naftowej. No właśnie, nie odbili Kaukazu. A to ciekawe. Tu lecą te dywizje pancerne, ale weź trochę je odbij. Właśnie, żeby znowu nie było przypału. Jak ze Stalingradem. Mam nadzieję tylko, że Związek Radziecki, znaczy Boże, Związek Amerykański zrobi jakiegoś D-Daya. Projekt TP. No dawaj, bo w sumie te czołgi mamy porobione. Nowszych raczej nie będzie. Zajmuj ile się da. Wiesz co, panie? Weź pan sobie wrzuć agresywną ekspansję. W sensie agresywny push, bo to jest tylko do... A, Groźny jest stolicą. No to cyk. Stolica Związku Radzieckiego w Czeczeniu. O kurwa. Tego jeszcze nie było. Weź to puszuj, bo są na Kaukazie odcięte nasze dywizje. Tak nie może być. Dobra, co tu się dzieje? Kto szefem tego jest i kto temu dowodzi? Kolejne jakieś dywizje wkraczają do wojny, nie wiem o co chodzi. Tu jeszcze jakieś resztki się bronią. Wy możecie na Rzym puszować. No, puszujcie, cokolwiek. Panamska Republika Ludowa kapituluje, a Meksyk się broni dalej. O nie, ostatnia galijska wioska w Meksyku padła. Szok i niedowierzanie. Groźny w rękach polskiej armii. Po przekroczeniu rzeki Terek wojsko polskie wkroczyło do opustoszałego Groźna. Resztki Armii Czerwonej w rejonach Kaukazu wycofały się do Baku. No Baku już padło, więc nie mieli się wycofać. O rany. Jak tam wasza kapitulacjonen? Dir Freunde. Proszę zająć te tereny. Jak tam wasza kapitulacja? O, 8% tylko, z 20 spadło na 8, no czyli można, ale już te większość terenów, gdzie można było ładnie popisać, szybko zdobyć Warskora spadło. Weź pozajmuj resztkę prowincji, tu coś otoczyliśmy. Serio, za jakieś straty w manpowerze, ogromne kociołki powinien ten Warskor spadać, za bombardowania, za, nie wiem, okupację długą terenów, ta chęć do wojny powinna spadać według mnie. Bo... Warscore jak bardzo szybko, łatwo jest zbić 100% Warscora. W Hoju 3 było to fajnie zrobione, zwłaszcza nalotami strategicznymi można było niszczyć te. Ci znowu spają tymi dywizjami. Już mają ile? 10 dywizji. No ale oni mają obowiązkową służbę i to odzyskali całą Wielką Brytanię. Ale ja im nie pozwolę, w konferencji pokojowej porobimy tam papety. Ja nie pozwolę, żeby Wielka Brytania była zjednoczona. Po moim trupie, po moim kurwa trupie. Dawaj Archangielski. Okej, na Murmański leci jakaś ofensywa. No już pozostaje tylko czekać. Związek Radziecki raczej się z tego nie podniesie. Chodzi mu tylko o to, żeby jak największe straty zadać Polakom. Co mu się udaje, bo manpower cały czas spada. Daj jednego lajta. Chodź tutaj, ziomek. Wrzuć sobie piąteczkę. 43 rok. Halo, jakaś bitwa pod Kurskiem powinna być. Znaczy już była, bo jest wrzesień. Chyba wygralibyśmy. O, Natalio. Cześć. O, Natalio. O, Natalio. Dawaj tu dywizję. Trzeba tych bandytów wyjaśnić. Aha, bo tu się w ogóle front się przeciął. No nieźle. No nieźle. Daj więcej dywizji. Więcej dywizji. Halo, proszę Wiednie zdobyć. A Wiednie zdobyte. No to super, stworzymy jeszcze większe Węgry. Halo, bo oni się bronią, bandyty. Nie pozwalam, o, Salzburgi wyzwolone. Austriacka Republika Ludowa kapituluje. I teraz w Niemczech powstał totalny burdel, bo tu zostały jeszcze dywizje niemieckie, znaczy radzieckie. Proszę ich odciąć. Oni tu chyba zaopatrzenie mają, nie? Czy mają? Nie mają stacji. Nie, mają pewnie jakoś... A, bo to Japonia jeszcze z drugiej strony się wbija. Ty, weźcie Władywostoki, właśnie, Władywostoki zdobądźcie. Nie, tu są marzinoty, nie? To trochę ciężko. Trochę ciężko z marzinotami. Włochy też mają majora? Włochy też mają majora. Oj, bandyty. Florencję proszę zdobyć. Proszę zdobyć Florencję i tu puszować na Palermo. No to już jest takie po prostu przepychanie dywizji. I serio ta seria zasługuje już na zakończenie. Silnik odrzutowy. O, Natalio. Gdzie tu jest technologia? Kurwa, nawet nie mam miejsca na technologię. Dawaj, ulepszone silniki rakietowe. Ile zostało do atomówek? 400 dni. Ocie, panie. Ocie, panie, no to jeszcze trochę czasu. Okej, Kaukaz praktycznie wyczyszczony. To jeszcze tylko na wybrzeżu Morza Czarnego koło Noworosyjska się bronią. No ale pusz już leci na pełnej. Na pełnej tu się znowu jakiś kociołek zrobił. Józef, aż Kolumbijska Republika Socjalistyczna kapituluje. Co tam zboży? Związek Amerykański, ten komunistyczny zjada własnych komunistów. Ciężkie czasy nastały dla komunizmu. Murmańsk, go. Go Murmańsk. No weźcie się, poddajcie. Halo. Psz. Ty, lada dzień się poddadzą, mają 20%. Weźcie jeszcze tych, skapitulujcie bandytów. Dawaj Tarenty. Czuma, to przykre. Dawaj Castero. Dawaj tędy. O, cyk, 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 cyk. O, lak jest, kapitulacja, kapitulacja, powtarzam, kapitulacja. Związek Radziecki kapituluje, wspaniałe wieści. Włoska Republika Ludowa kapituluje, wspaniałe wieści. Czemu nie ma konferencji pokojowej? No jakie kurwa ksibej sama. Czy wy sobie jaja robicie? No nie pierdziel, że ja muszę to też podbić. O Jezus. No nie gadaj, że ja muszę tam jechać. Dlaczego to coś zostało majora? Jakim ja się prawem pytam? Sibej Sima, no to jest we frakcji u nich. No ja muszę to podbić. W ogóle USA opuściło sojusz z Filipinami, bo miało Związek Północny i dołączyło do Frontu Ludowego Komunistycznego. Mało musi mieć dar tego przekonywania. Ja tu gdzieś pamiętałem, że można było zrobić taki fajny cel narodowy. Jak reaktor ten w Czarnobylu, tylko musimy dojść do tego. A może Toxibay San ma skapituluje tych komunistów mało stuntungowych? Kurde. A tu jeszcze się bronią bandyta. Tu już nic nie ma. A nie, są jeszcze. O kurde, od Judasze. W Hanowerze się bronią. Tu w Tarencie. Przetwórstwo ropy. Super, super, super. Nie musimy już chyba tyle ropy importować. Weź tutaj od Arabii Saudyjskiej. Zatrzymaj import. Okej, to przykre. Marsz polo. No i surowców nie trzeba tylu. O, chyba nadal mamy za dużo ropy. Weź w ogóle zakaż importu tej ropy. O, tak prościej będzie. Mamy własną ropę, znaczy własną, ze Związku Radzieckiego. O, nasze dywizje dotarły. Ha, czołgi puszyły ich w górach. Dobrze, dobrze. A tu jeszcze jakieś Sinciangi są. Weź to Urumuchi zdobądź. Lwowska szkoła z szyfrów, okej, nice. LSM-y. Tam chyba były boosty do nuklearnych tych technologii, a my zaczęliśmy to robić bez tego, nie? Technologia jądrowa, strategiczne. Oni odcięli mi dywizję. Weź ty z kapitulu, ile ty masz? 90% poparcia wojny. No jak jakieś górzyste gówno z jedną hiszpańską ciężarówką ma tyle poparcia wojny. I ci też nie chcą kapitulować, bo po co? O Jezus. O, lak jest. Może jednak kapituliren. Nie no, nie skapituluje po tym samym jednej prowincji. Ma za dużo. W ogóle nasza dywizja odcięta sobie radzi. To niezłe czołgi. Dobra, lekki bombowiec Sum, spoko. Bombowiec Mors, a zrób. O, mogę odrzutowcy, jety robić. Polskie jety pierwsze, dobrze, dobrze, dobrze. O to chodziło, lecicie panowie, lecicie panowie. Więcej dywizji. Więcej dywizji, weź odzyskaj dostęp do naszych prowincji. Tu mam... O! 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 Spisowane. A to serio nie było z eventu? No dobra, to ja teraz trochę posiedzę, poklikam i widzimy się jak na po konferencji pokojowej. Ostateczne rozwiązanie. Mamy to, mamy to, mamy to. Konferencja pokojowa się zakończyła, Związek Radziecki i jego postkomunistyczne gówniaki w Europie przestały istnieć, podpisano traktat pokojowy i nastał nowy ład w Europie, ład Napoleona Bonapartego, to czego się nie udało zrobić pierwszemu Napoleonowi, udało się zrobić siódmemu? Czy szóstemu? Szóstemu Napoleonowi, okej, dobra, szóstemu Napoleonowi, także to są efekty konferencji pokojowej. Polska jest w końcu w swoich narodowych, etnicznych, historycznych granicach rozciągających się od Odry po praktycznie całą Moskwę, tutaj stepy kozackie, pięknie się rozpościera, nawet ma solidny dostęp do Morza Czarnego przez Mołdawię, jak to historycznie było. No może faktycznie leciutko przesadziłem z tą Słowacją, no może troszeczkę zostało to przesadzone tutaj, ale nie mam włączonego Straight Transfer Toola, więc niestety nie mogę tego naprawić. Gdybym miał załączoną tą modyfikację, to bym to przerzucił, jakoś wyrównał, a że nie mam tego włączonego, więc nic z tym nie zrobię. Piękne granice tutaj po Nowogród, pięknie się... Właśnie, powstał Księstwo Nowogrodu, powstało z Romanowem. Serio? Księstwo Nowogrodu i Romanowa wrzucili tutaj? Oddałem część też Finlandii. Wiem, że Finlandia nie brała udziału w wojnie, ale nie miałem co z tym zrobić, więc zrobiłem taką piękną, jebutną, ulaną taką troszeczkę Finlandię. Wielkie Księstwo Moskiewskie to jest kolejny Romanow, tych Romanowów jak mrówków można by powiedzieć, zajmujące w sobie Moskwę i tutaj te peryferia. Może za dużo troszeczkę też wziąłem od tej Moskwy, ale korów nie mają, więc nie mają się czego czepiać, jeżeli o to chodzi. Powstało Księstwo Krymskie. Leo Stefan I Habsburg. To jest ten ziomek z Kaiserreicha, nie? W sensie, co na Ukrainie rządzi. On jest chyba... On chyba tu rządzi, nie? Chyba tak. Ale powstał Hanat Krymski tutaj z Krymem. Jeżeli nie wiadomo do kogo należy Krym, to on należy do Hanatu Krymskiego. Sprawa rozwiązana. Powstali Kozacy, Kaukazia Kozacka. To są ci... Nie są ci nasi, ci podli zaporożcy Kozacy, tylko są ci dońscy Kozacy. Ci dońscy Kozacy byli good. Radziwił. O, Radziwił rządzi. Pięknie. Powstała też Republika Gruzji. Nie wiem, czy tam nie miało coś innego powstać. Stanisław August III Poniatowski. What? Serio? Serio w Królestwie Gruzji Poniatowskiego wrzucili? O kurde! No to chyba jednak lorowo poszło, Poszło Uzbekistan, no tu już raczej nie było, ale on ma busty, o rany, ośrodki rakietowe, o co? Jakie jądrowe rzeczy? Czemu Uzbekistan? No w sumie zaplecze tego Związku Radzieckiego to było tej misji kosmicznej. No nieważne, powstał Uzbekistan, bo tu nie miałem co z tym zrobić. Powstało Wielkie Księstwo, kolejny Romanow, to jest, on też jest na Kaiserreichu, nie? Ten Cyryl też jest na Kaiserreichu. Włodzimierz tego chyba nie ma. Powstało Wielkie Księstwo Permskie, które zajmuje w sumie tą zachodnią część Syberii. Powstał ten protektorat Rzeczy Syberyjskiej z Rokosowskim. A te wszystkie ziemie tutaj oddałem cesarskim terytorium kwancujskim, czyli właściwie tym Chinom z Mandżurii, bo nie wiem co z nimi zrobić. Wiem, że to jeszcze, bo my teoretycznie mamy jeszcze wojnę z jakimiś Sinciangami, komunistycznymi Chinami, Ameryką, ale to już sobie zostawmy, bo nie mam ochoty ani całkowicie ochoty się desantować do tych bandytów. Jeżeli chodzi o Afrykę, to całą sobie zabrałem dla siebie, w sensie dla kolonii francuskich. A, jeszcze co powstało w Europie, bo to najważniejsze. Powstała jebutna Albania. Która jest naszym słodziutkim papecikiem, zajmuje ładne granice. Austro-Węgry się powiększyły o ziemię Austrii, tutaj Chorwacji, więc też ładna takie papecik. Powstało wielkie San Marino. Włochom nie można ufać, więc przekazałem tę ziemię bezpośrednio San Marinowi. Hiszpanii też nie można ufać, więc powstała Katalonia. W ogóle to są chyba bracia bliźniacy. Tak ja bym to widział. To jest jedna dynastia braciów bliźniaków. Chyba tak jest. A podział Niemiec... Aha, jeszcze tak jak mówiłem, nie ufam Wielkiej Brytanii, więc Szkocja jest od nas zależna i Irlandia jest od nas zależna. Wielka Brytania została tam, gdzie powinna być. Także tak wygląda podział świata. No tego nie liczę do świata, bo to jest kupa, tam się nie walczy, a tu jest miliard manpowera i tam nie chcemy się przez to przeżynać. Więc mam nadzieję, że seria wam się podobała. Granice są w miarę ładne, takie historyczny... No bo Rokosowskiemu co chciałem dać za to, że w końcu przeszedł na dobrą stronę, na właściwą stronę mocy, a nie tam z tymi bolszewikami siedział i kurde biedę klepał. Podoba mi się granica albańsko-austro-węgierska, taka jakby Turcy i Austriacy za dawnych czasów. Podoba mi się. Więc co, mam nadzieję, że seria wam się podobała. Łapek w górę i soczysty komentarz. Możecie dawać pomysły pod kolejną serię. Do tej modyfikacji oczywiście wrócimy, no bo jak wiecie, mod jest zarąbiście rozbudowany. My troszeczkę zrypaliśmy, znaczy ja troszeczkę zrypałem, że zagrałem bez celów historycznych i bo to całkowicie odwaliło. Ty, teraz mogę zrobić w końcu tą synergię. 140 dni, o kurde. Efekty, no fajnie. Jak wiecie, ja troszeczkę zrypałem, bo graliśmy bez celów historycznych, bo to odwaliło i dziwne rzeczy się działy. Dlatego na przyszłość, no nie wiem, są Wettynowie, którzy też byli wysoko, oni cały czas tam mają pretensje do polskiego tronu. Są Czartoryscy do grania pod polskiego króla, są Habsburgowie, masakra. Są Windzorowie, do których kompletnie jestem przekonany i wydaje mi się, że mają najmniejsze drzewko. No i mają być wkrótce Romanowowie, znaczy dynastia Romanowów, z którymi też można by sobie pograć, więc do tej modyfikacji oczywiście wrócimy pod inne ścieżki i zagramy bardziej lorowo, historycznie, żeby wszystko tak nie dupnęło jak teraz i nie było wojny totalnej. Ale seria mimo wszystko mi się podobała. Od sobie rubasznego mówienia, że Polska będzie zbyt OP pod Unię z Francją, po moment, kiedy mieliśmy totalny Enzik i broniliśmy się właściwie na Litwie, Kurlandii, tutaj kawałku. Ale Warszawa nigdy nie pada. O kurwa, ale to jest fortów naciapane. Pokaż mi mapę fortów. O ja pierdzielę. Co to jest? To są nasze linie obrony. Tu była pierwsza linia obrony. Potem tu dostaliśmy z eventów jakieś forty, potem tu zaczęliśmy się na szybko bronić, tu rejon Warszawy to normalnie zafortyfikowane, tu próbowaliśmy się na Wiśle bronić. Był moment, kiedy chcieliśmy się bronić na samych implantach. To nie są nasze forty, są chyba niemieckie forty z celu, ale to był genialny pomysł, że bronimy się tutaj. A w międzyczasie kurujemy Francję i będziemy mieli taką kolonię w implantach, a będziemy Francją de facto, ale ostatecznie postanowiliśmy się dalej bronić. No bez Związku Radzieckiego byśmy się nie wybronili, a to, że mieliśmy wspólnego wroga. Więc co, mam nadzieję, że seria się podobała, łapę górę, soczysty komentarz, do moda wrócimy, możecie dawać pomysły na inną modyfikację, na inną serię. Także co, ja się z wami żegnam, cześć, trzymajcie się, na razie.